Znajdujemy się przed pomnikiem poległych stoczniowców roku 1970, który jest chyba takim najbardziej wyrazistym symbolem polskiej drogi do wolności, najbardziej wyrazistym, znanym symbolem Solidarności. Dla mnie ten plac zawsze przywołuje dwa obrazy z mego życia. Pierwszy to jest rok 70. Dopiero co zacząłem pracę w stoczni, jestem na stażu i pracuję w miejscu, gdzie strajk tak na dobrą sprawę się rozpoczął. I razem z tymi ludźmi wychodziłem do miasta. Wychodziłem w poniedziałek, dziwiłem się, co się na mieście dzieje, bo pojawili się milicjanci z pałkami, polewaczki. W drugi dzień widziałem palący się komitet, no a w trzeci strach wywołały strzały przy bramie i zamknięta stocznia. W trakcie rozwoju tego protestu Stocznia Gdańska została zablokowana przez oddziały wojska, milicję. I w momencie, kiedy strajkujący robotnicy próbowali opuścić zakład przez drugą bramę, zostali ostrzelani. Drugi obraz, który się z tym placem zawsze u mnie pojawia, to jest temat pomnik. Bo postulat, aby pomnik, upamiętnienie tych, którzy polegli, został zrealizowany, to wynikał ze spotkań nawet z Gierkiem. Pomożecie? Pomożemy. Pomnik miał być i nie było. I pamiętam lata kolejne, kiedy pojawiliśmy się tutaj w rocznicę z kwiatami. I tak się działo, że rano po tym spotkaniu już śladu po kwiatach nigdy nie było. Władza dbała o to, żeby ta pamięć tutaj specjalnie się nie uwidaczniała. I w 79 roku w grudniu Lewensa, pamiętam, powiedział: przyjdźcie z kamieniami, nie będziemy ich nigdy rzucać, ale stworzymy stertę i być może nie zdążą do rana ich uprzątnąć i będzie widać, że pamiętamy. Za rok już stał pomnik i nie potrzeba było przychodzić z kamieniami. Szczególnie zaangażowaną osobą w ten proces był pracownik Stoczni Gdańskiej, stoczniowiec, ślusarz z wydziału W4, Henryk Lenarciak. I on i jego współpracownicy, ale także ogromna rzesza stoczniowców i mieszkańców Wybrzeża, a także ludzi z głębi Polski, którzy przekazywali swoje jakieś datki, swoje oszczędności na budowę tego monumentu. Oni wszyscy doprowadzili, że ten monument powstał i został odsłonięty 16 grudnia 1980 roku. To miejsce, na którym się znajdujemy teraz, to jest ulica prowadząca do stoczni, ale to jest też droga, którą w grudniu 70 roku strajkujący robotnicy wyszli do miasta, żeby protestować przed siedzibą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To było też miejsce związane z postacią przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w sierpniu 80 roku, z postacią Lecha Wałęsy, który tutaj ten sukces strajkujących ogłosił, wypowiadając takie historyczne słowa, które brzmiały: mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe, a następne prawa ustanowimy już niedługo. Powojenna Stocznia Gdańska złożona była z takich trzech przestrzeni, które miały swoje określenia literowe. Obszar A to była dawna Stocznia Cesarska, obszar B to była dawna Stocznia Sichała i obszar C to był teren zlokalizowany na wyspie Ostrów.
Ten kompleks, który znajduje się za moimi plecami, to jest właśnie dawna stocznia cesarska. Ona powstała w połowie XIX wieku. Była pierwszą rządową stocznią Królestwa Prus i produkowała statki i produkowała okręty wojenne na potrzeby monarchii Hohenzollernów. Ona rozwijała się w czasie, a produkowane tutaj okręty brały udział w kolejnych konfliktach prowadzonych przez najpierw Królestwo Pruskie, później Cesarstwo Niemieckie. To niepozorne miejsce ma ogromną wartość historyczną, ponieważ tutaj de facto zaczyna się historia Stoczni Gdańskiej. Tutaj, w tym miejscu, powstała w roku 1844 niewielka baza postojowa, która miała służyć szkolnemu pruskiemu okrętowi, na którym pływali adepci pruskiej marynarki. I z tej niewielkiej przystani, która w owym czasie składała się z kilku dosłownie budynków i umocnionych nabrzeży, powstała późniejsza Stocznia Królewska, służąca Królestwu Prus, a następnie Stocznia Cesarska. Drugą stocznią, z której powstała stocznia powojenna, Stocznia Gdańska, było przedsiębiorstwo należące do Ferdynanda Sichała, elbląskiego przedsiębiorcy, który zaczynał od stworzenia niewielkiego ślusarskiego zakładu w Elblągu w pierwszej połowie XIX wieku, by po kilku dekadach stać się właścicielem potężnego stoczniowego imperium. Swoją pierwszą stocznię założył w Elblągu, ale w związku z tym, że tamta stocznia miała pewne ograniczenia co do wielkości budowanych statków i okrętów, poszukiwał nowego terenu. I ten teren znalazł tutaj, nieopodal państwowej stoczni cesarskiej. I w końcu XIX wieku zbudował kolejny oddział swojego przedsiębiorstwa, Gdańską Stocznię Sichała. Stocznia Sichała produkowała statki cywilne, między innymi potężne parowe transatlantyki, ale również realizowała zlecenia na budowę okrętów wojennych. Zlecenia, które lokował tutaj ówczesny cesarski rząd Niemiec. Symbolem tej militarnej, kajzerowskiej stoczni cesarskiej, niemieckiej, rządowej stoczni, ale również symbolem stoczni międzywojennej, stoczni gdańskiej, jak i powojennej stoczni gdańskiej imienia Lenina, był ten budynek. Siedziba dyrekcji i siedziba zarządu. Ja miałem to szczęście w czasie pracy, że 16 lat przepracowałem w budynku, który zbudował Sichał dla siebie jako dyrekcję i służby techniczne, a 6 lat kolejne przepracowałem w tym budynku, który jest budynkiem dyrekcji Stoczni Cesarskiej. Na pierwszym piętrze było pomieszczenia zarządu, a wcześniej dyrekcji, i moje okna są tamte dwa w drugiej części tego budynku. Warte podkreślenia i warte zauważenia jest również otoczenie tego budynku, a mianowicie ten plac, który widać za moimi plecami. On ma również bardzo, bardzo, bardzo ciekawą i długą historię, ponieważ to było miejsce, w którym zazwyczaj dochodziło do wieców, protestów strajkującej załogi. A podkreślić trzeba, że pierwsze protesty o charakterze politycznym miały tutaj miejsce już w czasie I wojny światowej, kiedy państwa europejskie, ale też cesarstwo niemieckie było wyczerpane przedłużającą się wojną, wyczerpane ofiarami, i tutaj dochodziło do protestów, których uczestnicy domagali się zakończenia tego krwawego konfliktu i wprowadzenia pewnych zmian demokratycznych. Po roku 1945, kiedy stocznia stała się polską własnością, również dochodziło tutaj do protestów i strajków. I podkreślić należy, że miały miejsce tutaj jedne z pierwszych protestów, jakie odbyły się w PRL-u.
w roku 1945-1946. My z reguły pamiętamy o strajku dokerów w Nowym Porcie w roku 1946, ale strajki stoczniowców odbywały się tutaj również nieco wcześniej. Były to strajki o charakterze głównie ekonomicznym, ale też miały pewien komponent polityczny. Miejsce to kojarzy mi się właściwie z dwoma okresami. Pierwszy, rok 70, grudzień i pierwsze spotkanie tutaj pod dyrekcją. Ja tak troszkę z daleka, trochę z obawami patrzyłem, jak robotnicy próbują porozmawiać z dyrekcją i stąd poszli do miasta. To jest też miejsce, w którym wiecowała załoga podczas rozpoczynającego się protestu w grudniu 70 roku, tego strajku, który został później brutalnie spacyfikowany przez komunistyczną władzę. Stoczniowcy zebrali się tutaj na tym placu i domagali się rozmów z dyrekcją. Odbyły się pewne wstępne rozmowy. Niemniej jednak ten plac jest miejscem, z którego ten strajk się rozlał i w którym de facto się w jakiś sposób zaczął. Tutaj na tym terenie został zorganizowany jeden z dwóch dużych ośrodków budowy kadłubów, czyli Wydział Kadłubowy K3. Należała do niego również ta gigantyczna hala, która się znajduje za mną. To była hala prefabrykacji sekcji kadłuba razem z trasernią, gdzie przygotowywano szablony części okrętowych, które później wykorzystywano w produkcji. Tutaj rano 14 sierpnia dotarł jeden ze stoczniowców, Ludwik Prądzyński, który zaczął strajk na wydziale K3. Po paru godzinach grupa z Ostrowa pod przewodnictwem Jerzego Borowczaka dotarła tutaj i tutaj nastąpiła taka symboliczna scena połączenia tych dwóch grup strajkujących stoczniowców. Później dotarł tutaj na moment dyrektor stoczni Klemens Gniech, który próbował rozpocząć pierwsze rozmowy ze strajkującymi robotnikami. Oni wówczas nie chcieli rozmawiać. Te rozmowy odbyły się później. Natomiast tutaj, jak mówię, te grupy się połączyły. Na moment stoczniowcy zablokowali również bramę numer 2, która znajduje się tutaj nieopodal, żeby pokazać osobom jadącym rano do pracy, że stocznia strajkuje. Dzięki temu ta informacja rozeszła się po całym mieście i po całym Trójmieście w zasadzie. Wiadomo było, że strajkująca stocznia Gdańska zwiastuje coś poważnego. I ta grupa stoczniowców, duża grupa stoczniowców, udała się stąd w kierunku budynku dyrekcji Stoczni Gdańskiej, w kierunku placu na Duży Wiec. Podstawowym elementem w stoczni były pochylnie. Jak sama nazwa wskazuje, było to pochyłe miejsce, gdzie budowano statki, bo kadłub takiego statku mógł ważyć kilkanaście tysięcy ton. Jesteśmy na terenie pochylni B1, największej pochylni, jaka była na terenie stoczni po programie przebudowy tego terenu. Pochylnia B1 umożliwiała budowanie statków o wielkości Panamax, tak to się nazywał, kontenerowiec Panamax, czyli największy kontenerowiec, jaki mógł przepłynąć przez Kanał Panamski. Kanał Panamski miał szerokość taką, że statek o szerokości 32,2 metra mógł przepłynąć przez śluzy. Dzisiaj ta sprawa jest nieaktualna, bo Kanał Panamski został poszerzony i statki znacznie większe mogą tam przepływać. Statki montowane były na pochylni, to znaczy budowane nad tymi torami. Maksymalna długość statku, jaka mogła tu być, 240 metrów. Dzisiaj to, co widzimy, całkowicie nie przypomina procesu budowy statków wtedy. Pochylnia miała charakter półdokowy, to znaczy na końcu jest brama,
która zamykała dopływ wody na pochylnię. Wypompowywało się tą resztę wody i cały ten teren był suchy. Statek montowany był na specjalnych wspornikach, które były ustawione na terenie pochylni. Jest to jedna z pięciu pochylni, które tutaj stocznia na tym terenie miała. Normalny proces polegał na tym, że wzdłuż tej pochylni były ułożone tak zwane kilbloki, czyli takie podpory, na których budowano statek. Z tym, że te podpory, część z nich miała charakter skrzyni z piaskiem. Można sobie wyobrazić, że jeżeli się odkręciło śrubę i przez ten otwór ten piasek uciekł, to ta część się zapadła i statek razem z nią zapadał się na te płozy, które były położone na torach. I to było przygotowanie statku do wodowania. Przedtem oczywiście na tych torach trzeba było wyrzucić odpowiedni smar. W zależności od tego, czy to była zima, czy lato, smar ten miał najprzeróżniejszy skład i było paru takich alchemików w stoczni, którzy wiedzieli, jaka będzie temperatura mniej więcej wodowania, co należy na tych torach położyć. Spacerując po terenie Stoczni Gdańskiej mamy okazję oglądać przestrzenie, architekturę pochodzącą z różnych okresów historii. Widzieliśmy przestrzenie, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Natomiast tutaj znajduje się takie miejsce, gdzie widzimy budynki, architekturę stoczni z lat 40., z czasów II wojny światowej. Ona jest zachowana tutaj praktycznie kompletnie. Widzimy, że zamiast brukowanych nawierzchni mamy już nawierzchnie wykonane z takich płyt betonowych. Mamy tutaj nieco inną już architekturę. Ta przestrzeń również była wykorzystywana przez powojenną polską stocznię gdańską. To były bardzo nowoczesne wówczas budynki, bo one powstały, jak mówię, na początku lat 40., więc po zakończeniu wojny można je było niemal natychmiast wykorzystywać. One nie miały pełnego wyposażenia, bo to wyposażenie zostało w części wywiezione przez Niemców, a w części wywiezione przez Rosjan w 1945 roku, więc ten przemysł okrętowy polski i ta polska stocznia rodziła się w takich trudnych warunkach, nie mając praktycznie podstawowych narzędzi działania. Ale jest to przestrzeń, która również wiąże się z historią późniejszą, ponieważ tutaj swoją pracę zaczynał między innymi Lech Wałęsa. Tutaj w tych budynkach zlokalizowane były działy wyposażeniowe, które zajmowały się wyposażeniem budowanych statków. Wydział W4, Wydział Elektryczny, był również miejscem pracy innej osoby, o której wspominałem, Henryka Lenarciaka, człowieka, który był jedną z osób, która doprowadziła dzięki swojej determinacji, dzięki swojej odwadze, bo wówczas do tego potrzebna była głównie odwaga, do tego, aby powstał pomnik poległych stoczniowców. Wydział W4 to jest także miejsce jego pracy. Ale tutaj po sąsiedzku z działem wyposażeniowym, z działem elektrycznym W4 zlokalizowany był Wydział Rurarski, Wydział W2, na którym z kolei pracowała Anna Walentynowicz. Przestrzenią, która cały czas wykorzystywana jest do remontów statków, jest to, co znajduje się po mojej prawej stronie. To jest dok pływający, który zacumowany jest przy pirsie wyposażeniowym. Doki pływające w tym miejscu cumowano od początku XX wieku, więc można powiedzieć, że
są one tutaj, stacjonują one tutaj, są wykorzystywane w ciągu ostatniego stulecia. Za tym dokiem znajduje się pirs wyposażeniowy, to jest taka przestrzeń, do której też można było cumować wyposażane jednostki lub właśnie doki pływające. Ten pirs powstał w latach 50. już po wojnie, jak widać, nadal jest wykorzystywany. Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Stoczni Gdańskiej miały rozmaite wydziały. W pierwszym rzędzie wydziały kadłubowe, wydziały wyposażeniowe, ale istotne znaczenie miały również wydziały silnikowe. Za nami znajduje się kompleks, w którym zlokalizowane były właśnie wydziały silnikowe. To był Stoczniowy Zakład Budowy Silników. Tam zaczynały się też bardzo często protesty. Ale sięgając głębiej w historię, to co widzimy za nami, to jest kompleks zachowanych budynków Stoczni Cesarskiej. Zwarty kompleks zabudowań, gmachów Stoczni Cesarskiej z ich głównym nabrzeżem, przy którym gdybyśmy cofnęli się do roku, powiedzmy 1910-1905, zobaczylibyśmy potężne cielska niemieckich krążowników. Ale przy tych samych nabrzeżach wyposażeniowych po 1945 roku z kolei cumowały jednostki budowane i wyposażane w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Były to statki różnych typów, różnych wielkości. Pruska Stocznia Królewska, która narodziła się jako niepozorna baza remontowa, w ciągu XIX wieku rozwijała się dość dynamicznie. Dokupowano nowe połacie gruntu, budowano nowe budynki, wówczas wykonane z drewna, ponieważ stocznia znajdowała się bezpośrednio w okolicach gdańskich bastionów. Nie można było tutaj stawiać budynków o konstrukcji murowanej. To był teren przyforteczny. W razie oblężenia te budynki należało palić, zatem władze wojskowe nie pozwalały budować tutaj budynków murowanych. Natomiast w momencie, kiedy zniknęły obwałowania Gdańska, wielkie, potężne, ziemne bastiony, po wojnie prusko-francuskiej, w czasie której Niemcy zostały zjednoczone, rozpoczęto modernizację stoczni, powstał nowoczesny zakład. Wszystkie budynki wzniesiono w konstrukcji murowanej. Jeśli przyjrzymy się tym budynkom, które znajdują się za moimi plecami, zauważymy różnorodność stylistyczną tych gmachów. Znajdziemy wśród nich budynki, które powstały za czasów Stoczni Cesarskiej. Znajdziemy wśród nich budynki, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, za czasów, kiedy stocznia była polską współwłasnością. Ale znajdziemy wśród nich także budynki, które powstały po roku 1945, które bardzo ściśle wiążą się z historią Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Ale ta przestrzeń jest istotna też dlatego, że to właśnie tutaj w grudniu 1970 roku rozpoczął się historyczny strajk. To, co opowiada nam historię Stoczni Gdańskiej, to również architektura. My znajdujemy się w miejscu, gdzie stoją jedne z najstarszych budynków Stoczni Gdańskiej, wcześniejszej Stoczni Cesarskiej. To miejsce wskazuje na charakter tej przestrzeni. Budynki stoczniowe były ustawione rytmicznie w przestrzeni, wydzielając taką przestrzeń jak ta. Widać tutaj za moimi plecami wybrukowania, czy chociażby szyny, które prowadzą w stronę stoczniowych nabrzeży, gdzie cumowane były jednostki pływające w czasie prac wyposażeniowych. Ta hala, która znajduje się tutaj po mojej prawej stronie, powstała najprawdopodobniej w latach 80. XIX wieku. W takim charakterystycznym stylu, który wyrażał polityczne aspiracje ówczesnych Niemiec.
tutaj właśnie, na wydziałach silnikowych, na wydziale S3, rozpoczął się strajk w grudniu 70 roku, a te wydziały również bardzo szybko przystąpiły do strajku 10 lat później, w sierpniu roku 1980. Tak wypadło, że w grudniu miałem staż w biurze technologicznym, w dziale podziału prac, a biuro to miało swoją siedzibę właśnie w budynku S-ów. Biuro, w którym mieściło się ja na antresoli, gdzie pracowało kilku inżynierów, jak wszedłem do pracy właśnie spóźniony, to pytali się, co tam na dole. Dla mnie właściwie żaden sygnał dziwny się nie wydawał. Ludzie siedzieli, rozmawiali. Ja mówię, no siedzą i rozmawiają. No, nie pracują. No nie, ale to normalne, tak pomyślałem sobie w poniedziałek rano. Nie pracują, bo strajkują. Dla mnie był to zaskok. Wychowany w innym całkiem systemie, co to jest strajk, nie do końca wiedziałem. Pracownicy Służby Bezpieczeństwa, których siedziba zlokalizowana była tutaj niedaleko, w okolicach budynku dyrekcji, bardzo szybko mogli dojść tutaj, do tego miejsca, do tej hali. W jej wnętrzu znajdowała się niewielka galeria, z której mogli obserwować rodzący się protest stoczniowców. Po jakimś czasie robotnicy, którzy dyskutowali, wyszli z hali i poszli przed dyrekcję. Natomiast to mnie także zaskoczyło, że projektanci czy technolodzy nie za bardzo się udzielili w tym czasie, w tym strajku. To była wyraźnie grupa robotników z wydziałów silnikowych, która po takim wiecu w hali postanowiła wyjść na zewnątrz. Tutaj za moimi plecami znajduje się bardzo ważny zabytek techniki okrętowej. To jest tak zwany basen dokowy, który powstał pod koniec XIX wieku i służył ówczesnej Stoczni Cesarskiej, a wykorzystywany był również w latach późniejszych, w dwudziestoleciu międzywojennym i po roku 1945, kiedy działała tutaj Stocznia Gdańska imieniem Lenina. Ale jest to w moim przekonaniu także bardzo ważne miejsce pamięci, ponieważ to w Stoczni Cesarskiej, niemieckiej, rządowej stoczni, rozpoczęła się również masowa produkcja okrętów podwodnych, niemieckich okrętów podwodnych, które bardzo silnie wpłynęły na historię wojen morskich. Największym symbolem tragizmu wojny na morzu była tragedia pasażerskiego transatlantyka Lusitania, który został w maju 1915 roku storpedowany przez U-bota. U-bota, który został wyprodukowany, zbudowany w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Jest więc to symboliczne miejsce pamięci o ofiarach wojny. Ale ta przestrzeń służyła również pokojowej produkcji, którą realizowała powojenna Polska Stocznia Gdańska. Ta przestrzeń wokół basenu dokowego została zmodernizowana. Pojawiły się tutaj potężne pochylnie, na których powstawały gigantyczne statki, jedne z największych w dziejach polskiego przemysłu okrętowego. Ale była to też przestrzeń kontestacji, przestrzeń protestu. Te pochylnie funkcjonowały w ramach wydziału kadłubowego K2 Stoczni Gdańskiej, którego pracownicy również włączali się w protesty i strajki. Był to jeden z ośrodków kadłubowych Stoczni Gdańskiej, powojennej Stoczni Gdańskiej, na którym pracowało około 1000 ludzi. Więc poparcie strajku przez pracowników wydziałów kadłubowych, wielkich wydziałów kadłubowych, podobnie jak wydziałów silnikowych, zawsze dawało taki dodatkowy napęd.
Pracownicy tego miejsca, tego wydziału zachowywali taką specyficzną odrębność branżową, powiedziałbym. Oni byli stoczniowcami, ale czuli się przede wszystkim kowalami. Jesteśmy w budynku kuźni. To był jeden z wydziałów zakładu budowy silników, które miały oznaczenie S. Były to tak zwane S-y. To był właśnie wydział kuźniczy. Znajduje się tutaj jeden z najciekawszych zabytków przemysłowych, jaki pozostał na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Mianowicie stara prasa parowa, która pojawiła się tutaj pod koniec XIX wieku, jeszcze w czasach Stoczni Cesarskiej i pracowała praktycznie przez kolejne 130 lat. Kolejne zakłady, które tutaj funkcjonowały, wykorzystywały to urządzenie. Jesteśmy w miejscu, gdzie właściwie rozpoczęła się produkcja na początku XX wieku Stocznia Sichał. Po prawej stronie, w tym miejscu, gdzie już nic właściwie nie widać, poza miejscem do parkowania, stała dyrekcja tej nowej stoczni. Mieściło się w tym i biuro właściciela, i wszystkie służby techniczne. Po wojnie w tym miejscu ulokowane zostało Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Stoczni Gdańskiej. Jest to zresztą miejsce, w którym ja zacząłem pracę. Natomiast za nami jest dział transportu. I dział transportu o tyle jest ciekawy, że po zakończeniu stanu wojennego i po opuszczeniu Arłamowa przez Lecha Wałęsę trafił on ponownie do stoczni. W pierwszym swoim pobycie w stoczni pracował na wydziale elektrycznym jako elektryk. Później już nie wrócił do wydziału produkcyjnego, a wrócił do wydziału transportu i zajmował się wózkami elektrycznymi. Taki jeden wózek stoi tam w tle, takich wózków w stoczni było 115, niektórzy podają, niektórzy 120, w kamerze na pewno ponad 100. I Wałęsa w tamtym czasie był bardzo mocno pilnowanym obywatelem z wąsem. Nazwisko się nie wymieniało, o przewodniczącym Solidarności się nie mówiło. Jego wąs raczej był charakterystyczny dla niego. A mnie o tyle to powiązało z pracą tutaj pana Wałęsy, ponieważ w budynku, w którym było biuro projektowe, na drugim piętrze, pokój 306, był pokój, w którym pracowałem. I pięknego poranka przyszli administratorzy budynku i poprosili, żebym zmienił miejsce pracy. Okazało się, że ten pokój został zajęty przez Służbę Bezpieczeństwa, zainstalowano dwa dodatkowe telefony i obserwowano z tego pokoju wyjście z warsztatu Wałęsy. Jeżeli on tylko opuszczał to miejsce, oczywiście sygnał szedł i natychmiast ruszały się jakieś samochody. My znajdujemy się na moście pontonowym, który łączył te dwie części stoczni. Tą starszą część, tak zwaną macierzystą, z częścią zlokalizowaną na wyspie Ostrów, którą widzimy za mną. Kluczowe znaczenie dla łączności pomiędzy tymi dwoma obszarami miał ten most, na którym stoimy. Most pontonowy, który można było rozpinać, żeby przepuścić jednostki pływające wzdłuż kanału stoczniowego. W czasie strajku sierpniowego, kiedy grupa stoczniowców z Wyspy Ostrów przeszła tędy, stoczniowcy zdecydowali, że zostawią grupę pracowników tutaj, na tym miejscu,
żeby dyrekcja, dążąc do ograniczenia strajku, nie rozłączyła tych dwóch części Stoczni Gdańskiej, nie rozłączyła mostu. To miejsce miało też kluczowe znaczenie dla strajków w innych zakładach, ponieważ Stocznia Gdańska jest połączona od północy ze stocznią remontową. I kiedy Stocznia Gdańska imienia Lenina podejmowała strajk, to w sposób niemalże automatyczny często było tak, że strajk podejmowała również załoga Stoczni Północnej. I załoga Stoczni Północnej także tędy poprzez most pontonowy zmierzała w kierunku dyrekcji Stoczni Gdańskiej, a w sierpniu 80 roku również w kierunku sali BHP, by tam połączyć się z kolegami ze Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Za nami jeden z najważniejszych symboli pokojowej rewolucji Solidarności, sala BHP. To jest miejsce podpisania porozumień podczas strajku sierpniowego w roku 1980. Porozumień pomiędzy reprezentacją strajkujących, a reprezentacją ówczesnego komunistycznego rządu. Pierwotnie, jako budynek dawnej niemieckiej Stoczni Cesarskiej, był magazynem torped, był magazynem uzbrojenia, więc jest coś niezwykle symbolicznego, że w tym miejscu po latach rodzi się największy w dziejach świata pokojowy ruch społeczny. Natomiast po II wojnie światowej ta sala również miała bardzo ciekawą historię, mało znaną, ponieważ ona była wykorzystywana również w czasie protestów w grudniu 70 roku. My znamy strajk grudniowy głównie przez pryzmat tego, co działo się na ulicach Gdańska. Postrzegamy i pamiętamy strajk grudniowy jako demonstracje uliczne. Natomiast ten element polegający na negocjacjach, na rozmowach pojawił się także wtedy i on miał miejsce właśnie tutaj, w sali BHP. 14 sierpnia 1980 roku, kiedy zaczął się strajk Stoczni Gdańskiej, jeden ze stoczniowców, jeden z członków komitetu strajkowego stoczni wskazał to miejsce jako przestrzeń, gdzie mogą się odbyć negocjacje, ponieważ było ono dobrze nagłośnione. A dobry system nagłośnienia umożliwił transmitowanie rozmów na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz gromadzili się stoczniowcy, a w miarę rozwoju strajku przed bramą Stoczni Gdańskiej zbierali się ludzie i chodziło o to, żeby również im umożliwić przysłuchiwanie się tym obradom. Po tym, jak powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, do strajkujących stoczniowców zaczęły przyłączać się dziesiątki i setki zakładów i delegaci tych zakładów przyjeżdżali tutaj. Oni wchodzili w skład Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Negocjacje z przedstawicielami komunistycznej władzy, którzy też tutaj dotarli 23 sierpnia 1980 roku, prowadziło prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Lechem Wałęsą na czele. Na tym podwyższeniu, które widać za mną, stał stół prezydialny, przy którym usiedli razem przedstawiciele strajkujących załóg i przedstawiciele komunistycznej władzy. Podpisanie porozumień sierpniowych umożliwiło wkrótce powstanie pierwszej w bloku wschodnim niezależnej, wolnej organizacji związkowej, której wkrótce nadano nazwę Solidarność. Stanu wojennego. Tutaj odbyły się ostatnie obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i uczestnicy tych obrad po wyjściu z tego miejsca i po tym, jak rozeszli się do hoteli, zostali w nocy z 13 na 14 grudnia aresztowani. Ale sala BHP, która już wtedy także dla komunistycznej władzy była symbolem pewnej porażki, pewnej niechcianej ugody, była też wykorzystana w czasie pacyfikacji samego strajku, który tutaj wybuchł po wprowadzeniu stanu wojennego. A w czasie pacyfikacji tego z kolei strajku jego uczestnicy zostali zebrani tutaj i w czasie takiej procedury weryfikacyjnej byli ustawieni wzdłuż ścian sali BHP z rękoma założonymi na głowę i stąd rozwożeni byli do aresztu. W czerwcu
1981 roku. Tutaj, w sali BHP, również spotkał się ze stoczniowcami laureat Nagrody Nobla, Czesław Miłosz, którego słowa komitet stawiający pomnik poległych stoczniowców umieścił również na tym monumencie.